Cześć, witajcie w programie Eureka. Nazywam się Marek Kamiński i jak widzicie, znajdujemy się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. A skoro mnie widzicie, oznacza to, że doświadczamy wszyscy pewnego bardzo niezwykłego fenomenu, jakim jest rozchodzenie się światła. I właśnie światłu poświęcony będzie niniejszy odcinek Eureki. Zobaczymy, ile faktów z nim związanych znacie. Może uda mi się Was zaskoczyć. Zacznijmy od tego, że światło, a konkretnie jego prędkość, stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych wartości dla współczesnej fizyki. Według obowiązującego modelu nic nie jest w stanie podróżować szybciej od światła, którego prędkość wynosi dokładnie 300 tysięcy km na sekundę. Światło widzialne stanowi de facto jedynie wycinek występującego w naturze spektrum fal elektromagnetycznych. Część z Was wie również, że światło białe stanowi sumę wszystkich występujących kolorów, co bardzo łatwo udowodnić, rozpraszając wiązkę białego światła przy pomocy pryzmatu, czyli kawałka szkła o niezwykłych właściwościach rozbijania światła. Wspomniałem, że prędkość światła stanowi dla fizyków ważną stałą. Być może nie wiecie jednak, że to właśnie badania nad światłem doprowadziły do znalezienia bardzo mocnego dowodu na istnienie wielkiego wybuchu, czyli wydarzenia, które najprawdopodobniej zapoczątkowało istnienie całego wszechświata. Zjawisko, które mam na myśli, nosi nazwę redshift, czyli po polsku przesunięcie w stronę czerwieni. Niestety jego naukowa podstawa jest bardzo skomplikowana. To, co powinniście zapamiętać z tej lekcji, to to, że w przypadku obiektów, które oddalają się od nas w bardzo szybkim tempie, emitowane przez nie fale świetlne ulegają rozciągnięciu, co sprawia, że kolor ulega przesunięciu w stronę czerwieni. Zaobserwowanie właśnie tego przesunięcia podczas badania ruchu ciał niebieskich zostało na początku XX wieku uznane za mocny dowód na to, że galaktyki oddalają się od siebie. A jeżeli oddalają się od siebie, to prawdopodobnie zaczęły swoją wędrówkę w jednym punkcie. Co sprawiło, że się ruszają? Może jakiś wybuch? Ci z Was zajmujący się fotografią z pewnością słyszeli o polaryzacji światła. Powszechnie stosowane filtry polaryzacyjne mają na celu zwiększenie klarowności fotografii poprzez ograniczenie niepożądanych refleksów. A czy wiedzieliście, że właśnie dzięki polaryzacji światła jesteśmy w stanie oglądać filmy w 3D? Zasada działania tej technologii jest dosyć prosta, choć stoi za nią wiele lat badań. Gdy idziecie na film w 3D, dostajecie specjalne okulary, których soczewki posiadają odmienną polaryzację. Oznacza to, że wasze lewe oko widzi odrobinę inny obraz, co oko prawe. Ponieważ film w 3D wyświetla obydwa obrazy jednocześnie, mózg jest w stanie skutecznie dokonać syntezy w obraz 3D. Na sam koniec ciekawostka. Jak dobrze wiecie, światło stanowi główne źródło pożywienia dla roślin, które w procesie fotosyntezy przekształcają je na energię. Odpowiedzialny za ten proces chlorofil nie jest jednak w stanie przyswoić światła o kolorze zielonym oraz żółtym. Oznacza to, że rośliny wystawione wyłącznie na ten kolor światła prawdopodobnie ubrą tak, jakby były trzymane w ciemnościach. Oczywiście nie zachęcam Was do przeprowadzania tego typu eksperymentów na własnych roślinach, ponieważ jak wykazałem w jednym z poprzednich odcinków, do którego link widzicie tutaj, rośliny czują. Dzięki serdecznie za oglądanie, dziękuję również Centrum Nauki Kopernik za pomoc w realizacji odcinka. Jeżeli macie ochotę pogłębić przedstawioną przeze mnie wiedzę oraz mądrze spędzić czas, to jest to wprost idealne miejsce. Ja się już z Wami żegnam i zapraszam do oglądania nas za tydzień. Cześć!